Sebastian, witaj w Katowicach. Los piłkarski bywa przewrotny, bo jeszcze niedawno bardzo mocno rywalizowałeś z Gieksą, no a teraz jesteś już w jej szeregach. No dokładnie. Tak to wygląda życie właśnie piłkarskie. Różne scenariusze mogły być napisane, ale finalnie skończyło się tak, że dołączam do Gieksy i z tego się bardzo cieszę. Muszę Cię zapytać o ten mecz Arki z GKS-em, bo z naszego punktu widzenia był to mecz co najmniej dekady. Powiedz, jak Tobie się rywalizowało z tą drużyną GKS-u, z którym jesteśmy tak dumni? Wymagający na pewno to był mecz. Spodziewaliśmy się że będzie to mecz taki walki, zaangażowania, bo wiadomo o jaką stawkę graliśmy my i Gieksa, także nie był to łatwy mecz na pewno dla nas, bo ta presja zdecydowanie była po naszej stronie. Gieksa przyjeżdżała do nas rozpędzona tymi zwycięstwami w końcówce w dobrej formie. My musieliśmy dźwignąć tę presję i niestety nie udało się, ale takie jest życie. No, trzeba przełknąć tę porażkę, mimo że po sezonie ona bardzo bolała. To nie jest tak, że z GKS-em Katowice masz tylko złe wspomnienia, bo twój pierwszy mecz w dorosłej piłce padł właśnie w meczu przeciwko GKS-owi. Tak, tak, dokładnie tak było. Pamiętam właśnie ten mecz, to spotkanie w Sosnowcu. Na pewno był to fajny moment dla mnie, bo pierwsza bramka w seniorskiej piłce, także na pewno wspominam dobrze to spotkanie. Z Gdyni do Katowic jest daleko, ale ten region tutaj znasz bardzo dobrze, bo spędziłeś tutaj parę lat swojej kariery piłkarskiej. Zgadza się. Mieszkaliśmy tutaj już przez 4,5 roku, także mam tutaj dużo znajomych. Miasto znam, bo też tutaj wcześniej mieszkałem, także mam nadzieję, że ta aklimatyzacja przebiegnie dosyć sprawnie. I masz też znajomych w drużynie, bo taki układ z Dawidem Kudłą w bramce, z Arkiem Jędrychem w obronie i z tobą w pomocy też już kiedyś funkcjonował. Dokładnie tak było właśnie, jak byliśmy w trójkę w Zagłębiu w Sosnowiec, także miejmy nadzieję, że teraz będzie fajna atmosfera w szatni, a domyślam, że taka jest z tego, co wiem od chłopaków, także fajnie, że będziemy mogli znowu widywać się na co dzień w klubie. Jakimi nadziejami, marzeniami, osobistymi celami ty trafiasz do Katowic? Osobiste na pewno mam, ale to może zostawię dla siebie, a jeśli chodzi o takie drużynowe, no to wiadomo, że to życie Beniaminków ostatnie lata pokazują, że nie jest łatwe w Ekstraklasie, ale słysząc to, jaka atmosfera panuje w drużynie, w klubie, już mając wiedzę na temat tego, jak klub planuje i rozwijać się i transfery robić, także mam nadzieję, że zrobimy taką miłą niespodziankę tutaj w Katowicach i będzie to taka piłka przyjazna dla oka i żeby kibice byli po prostu z nas dumni.